Dzień dobry, w moim studiu ponownie Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego oraz płocki radny. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, mieliśmy ostatnio okazję widzieć się podczas spotkania, gdzie lokalna grupa działania Razem dla Rozwoju podpisała ważne porozumienie, ważne w zakresie turystyki regionu i płockiego, i trochę sochaczewskiego. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma to podpisane porozumienie i jaki udział ma w tym Urząd Marszałkowski? Szanowni Państwo, można powiedzieć, że wakacje upłynęły bardzo szybko i dynamicznie, również w kontekście pracy samorządowej. To tempo od początku tej kadencji, tak naprawdę od kwietnia, jest dość duże i dzięki temu możemy realizować systematycznie te cele, które wdrażaliśmy, czy to w kampanii wyborczej, czy planowaliśmy jeszcze w tamtej kadencji samorządu. I teraz w końcu doczekaliśmy tych czasów, kiedy to perspektywa unijna, środków unijnych dla Mazowsza, czyli środki europejskie dla Mazowsza i te środki z Polski Wschodniej, te około 2,5 miliarda, można powiedzieć, euro, rusza dla beneficjentów w tej chwili, przede wszystkim dla samorządowców, dla samorządów, dla powiatów, dla gmin, dla miast. I to porozumienie jest pierwszym tego typu w tej perspektywie unijnej, które to jakby podbija wartość tego projektu, który mają zamiar złożyć, że tak powiem, w zarządzie LGD, po to, żeby dostać wystarczającą ilość punktów, żeby być dobrze i efektywnie ocenianym. Mowa tu o 5 milionów, które może być przekazane dzięki środkom europejskim właśnie na lokalną grupę działania. Po co? Ano po to, żeby wzmacniać turystykę, pokazywać walory turystyczne naszego podregionu płockiego i przy współpracy podregionu sochaczewskiego. Był z nami również wicestarosta powiatu sierpeckiego, żeby i tam w pewien sposób ten projekt złożyć. Ano po to, żeby cały ten podregion, tak naprawdę płocko, sochaczewsko, sierpecko, gostyniński, w pewien sposób po pierwsze scyfryzować, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia w kontekście perełek turystycznych. I nie mówię tu tylko o jednostkach samorządowych, ale no, chciałbym podkreślić, że na przykład, nie wiem, w powiecie sierpeckim mamy skansen w Sierpcu, który już odwiedza ponad 100 tysięcy turystów rocznie. Mamy, nie wiem, Muzeum Mazowieckie i ten, że tak powiem, top of the top Art Deco, które w 2021 roku zostało oddane dla mieszkańców, dla społeczeństwa. Z drugiej strony znowu mamy w stronę Sochaczewa przecież chopinowskie, że tak powiem, piękne ulokowane, czy to park, czy sam dworek. A ponadto proszę zwrócić uwagę, chociażby patrząc na powiat płocki, że jest to powiat, który jest doskonale położony turystycznie. Biorąc pod uwagę jeszcze to połączenie z sierpeckim, gdzie mamy sporo jezior, i z gostyńskim, gdzie mamy sporo jezior i oczywiście tych lasów pięknych w naszej okolicy, no możemy ten teren turystycznie wypromować w skali nie tylko Mazowsza, ale przede wszystkim Polski i Europy, bo sporo mamy ciekawych i ścieżek rowerowych, i tras, i szlaków pieszych, szlaków turystycznych. No nieopodal Płocka chociażby jezioro, które warto odpowiednio oznaczyć, tak jak powiedziałem, te piękne gminy, chociażby, nie wiem, gmina Nowy Duninów, która turystycznie naprawdę wzbogaca nasz region, gmina Łąck, która również turystycznie wzbogaca nasz region. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że brakuje w pewien sposób, czy to aplikacji, czy informacji o tym, ja mówię na zewnątrz, że my mamy takie piękne tereny wokół Płocka. Gmina Łąck, przepiękne tereny i brakuje moim zdaniem, chociaż my z poziomu Departamentu Turystyki jako Urząd Marszałkowski promujemy Mazowsze, chociażby wakacyjne pikniki, mazopikniki w różnych miejscach na Mazowszu, promujemy turystykę weekendową na Mazowszu, no ale to jakby są działania z poziomu samorządu województwa, Urzędu Marszałkowskiego, natomiast warto dołączyć do tego lokalne grupy działania, które są niczym innym jak stowarzyszeniem gmin czy powiatów subregionalnych, i tak się dzieje za sprawą naszej lokalnej grupy działania. I jeżeli stworzymy odpowiednie mapy, odpowiednie naniesienia w aplikacji, dobrą promocję wokół tego zrobimy, będziemy współpracować z mediami lokalnymi, z mediami ogólnopolskimi po to, żeby pokazać te walory turystyczne naszego subregionu, to uważam, że oczywiście turystycznie zyskają na tym i gminy, zyska na tym i Płock, zyskają na tym powiaty, zyskają na tym jakby tereny leśne, jeziora, to wszystko, co można zagospodarować, i sami turyści, ponieważ jakby na nowo mogą odkryć to, co się dzieje wokół nich, w promieniu kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów od nich, ale też w promieniu jakby wymiany takiego
flow pomiędzy województwami, bo czasami jest tak, że my teraz chętnie zwiedzamy województwo pomorskie, województwo dolnośląskie i tak dalej, ale średnio moim zdaniem przyciągamy turystów z tych województw po to, żeby zobaczyli nasze piękne Mazowsze z poziomu, mówię, gmin, powiatów i miast, a tym sposobem możemy odblokować tę ścieżkę turystyczną po to, żeby wyjątkowo pokazywać i te perełki samorządowe, i te perełki państwowe, i te perełki gminne. I prywatne. Ale i prywatne, i również zabytki cenne Mazowsza. I wiecie, szanowni państwo, pani redaktor, jeżeli przeznaczymy na promocję i na usystematyzowanie, scyfryzowanie tego wszystkiego w kontekście odpowiednich aplikacji, stron internetowych 5 milionów w podziale na te gminy i powiaty, to naprawdę zrobimy kawał dobrej roboty. A o tyle to jest cenna inicjatywa, że pan starosta czy lokalna grupa działania zjednoczyła wokół LGD wójtów, burmistrzów, którzy czują jakby tę samą potrzebę. A po co i samorząd? Mają większą wiedzę tak niż. A po co samorząd województwa? No po to, żeby również jakby wykazać te możliwości i te perełki samorządu województwa, które warto ulokować w przestrzeni tych map czy w przestrzeni tych aplikacji, po to, żeby LGD podjęła współpracę zarówno z naszym Departamentem Turystyki, czy z naszym Departamentem Rolnictwa, no i w końcu po to, żeby można było dobrze polobować za tym wnioskiem, w świetle oczywiście obowiązującego prawa i narzędzi, które mamy dostępne. Natomiast no, nie można zapominać o tym, że to właśnie samorząd województwa poprzez jednostkę wdrażania programów unijnych jest jakby tym, który dzieli te środki europejskie wśród beneficjentów w ramach stosownych konkursów i my długo czekaliśmy, muszę powiedzieć szczerze, że ja długo czekałem od 2021 roku na tego typu spotkania, podczas których będziemy integrować się wokół projektów, które są ponadmiejskie, czyli tak naprawdę regionalne, po to, żeby miały lepszy zasięg, lepsze oddziaływanie, w tym akurat w przypadku turystyczne. Dobrze się stało, że kuluarowo na tym spotkaniu wypracowaliśmy taki wniosek, żeby zrobić odpowiednie spotkanie pod auspicjami starosty płockiego, po to, żebyśmy poprosili kierownictwo i pracowników, koleżanki i kolegów z jednostki wdrażania programów unijnych, żeby już opowiadali chociażby nowym wójtom, nowym burmistrzom, nowym starostom o tym, że za chwilę przyspieszymy, o tym, że za chwilę będzie naprawdę maraton możliwości różnych składania tych projektów, bo proszę zwrócić uwagę, że dzięki Bogu, można powiedzieć, mamy końcówkę roku 2024, a jakby ten proces wdrażania tych środków europejskich dopiero nam się rozpoczął, a perspektywa kończy się na 2027 roku. Więc i nowi dokładnie, nowi włodarze i ci doświadczeni, warto wymieniać poglądy, warto sobie pomagać nawzajem, bo przecież robimy to dla ludzi, a w mojej ocenie środków europejskich nie zabraknie, tylko żebyśmy my wytrzymywali tempo składania projektów i mieli po prostu dobre pomysły, bo w tych czasach nie będą pieniądze najważniejsze, natomiast dobre pomysły, z których chętnie będą korzystać po prostu mieszkańcy, czy to Płocka, czy powiatu płockiego, powiatu gostyńskiego, powiatu sierpeckiego, a uwierzcie mi, myślę, że pani redaktor się ze mną zgodzi, że mamy co pokazywać. Naprawdę, wśród 15 gmin chociażby powiatu płockiego, uważam, że naprawdę lwia część, są to pięknie turystycznie położone gminy, które każda z nich ma perełki do pokazania. Od jezior, tak jak powiedziałem, lasów, wspaniałych krajobrazów, po w końcu Płock, po w końcu tę część Mazowsza z punktu widzenia samorządowego. No naprawdę jestem uradowany, że zaczęliśmy tego typu inicjatywy, tego typu wspólne projekty i pracę właśnie po to, żeby móc pokazać to, co najlepsze w naszym regionie. Myślę, że ten projekt jest cenny, zwłaszcza z perspektywy płocczan paradoksalnie, bo oczywiście, z tego, co ja się orientuję, to często płocczanie sami nie wiedzą, co wokół mają. 100% racji. Proszę zwrócić uwagę, że dziś płocczani też stawiają na turystykę weekendową. Dokładnie. Zostają, załóżmy, w Płocku. Oferta kulturalna skierowana dla nich to jest jedno, ale oferta turystyczna musi się rozwijać po to, żeby można było, nie wiem, rowerem swobodnie dojechać do skansenu osadnictwa holenderskiego, na przykład za Dobrzykowem w gminie Gombin. Fajnie by było, gdyby mogli skorzystać z możliwości zwiedzania tych perełek, czy to w gminie Łąsk, czy to w gminie, nie wiem, Drobin, czy w Brudzeniu, czy w Bodzanowie, ale chcieliby tam też zaplanować sobie te wizyty, a jeżeli planujemy, no to w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem do planowania są odpowiednie aplikacje turystyczne, są odpowiednie mapy, wystarczy w telefonie to wszystko dobrze zgrać i mamy obraz tego, w jaki sposób chcemy spędzić czas. Natomiast oczywiście, że
Ja od dawna mówię, żeby płocczanie odkryli Płock. Najstarsze towarzystwo naukowe w Płocku, jedno ze starszych w Europie. Przepiękne muzeum, zarówno secesji, jak i Art Deco. Prawdopodobnie są to najlepsze nie tylko w Polsce, ale i w Europie kolekcje muzealne jednego i drugiego obszaru, o którym powiedzieliśmy, do teatru, żeby naprawdę przychodzili, no, zwiedzali naszą wspaniałą katedrę. Naprawdę warto być dumnym z Płocka i dumnym z Mazowsza w kontekście tego, żeby wiedzieć też, w jak wspaniałym rejonie żyjemy, i do tego też będą służyły i kierowane będą te środki europejskie w kontekście tej turystyki. Oczywiście drugą audycję moglibyśmy zrobić, co to da gospodarczo. Ano da gospodarczo, bo przy tym będzie, nastąpi rozwój małej gastronomii, nastąpi rozwój czy to książek, czy pewnych też w pewien sposób wydanych jakichś tam małych przewodników. No naprawdę ma to ogromny sens. Zresztą ta turystyka taka nie tylko, miejmy nadzieję, weekendowa, również przekształci się w agroturystykę, gdzie ludzie z wielkich miast, czy to z Łodzi, czy z Warszawy, bardzo chętnie zaglądają w te zakamarki wiejskie, w dobrym słowa znaczeniu. Więc w mojej ocenie nie ma słabej strony, jeżeli chodzi o ten projekt i o wiele innych, które mamy zaplanowane. Mm-hmm. Ale też mam wrażenie, że Polacy chcą być coraz bliżej naszej tradycji i w zakresie kulturalnym, turystycznym i gastronomicznym. Mam pewność, też... pani redaktor, bo powiem taką ciekawostkę. Przeżywaliśmy taki, można powiedzieć, okres stagnacji, wręcz uwstecznienia się w rozwoju kół gospodyń wiejskich w powiatach, tudzież na przykład ochotniczych straży pożarnych. Dziś te dwa podstawowe jakby twory, które świadczą też o naszej tradycji, o naszej tożsamości narodowej, bardzo dobrze rozwijają się. Proszę przyjąć to za właśnie pewnik, ponieważ w powiecie płockim samym mamy już ponad 100 organizacji pod nazwą Koła Gospodyń Wiejskich i, co ciekawe, robi się bardzo ciekawa sytuacja w kontekście mężczyzn, bo dopisują się jako gospodarze, więc tworzą się koła gospodyń i gospodarzy w powiecie jednym, drugim. No, patrzymy na powiat, na powiat płocki. Tak samo jak mamy 116 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które również włączają się w tę strefę integracyjną, bezpieczeństwa, również wiary. No naprawdę miło się to ogląda i ja trochę żałuję, że w miastach, chociażby też w Płocku, mamy mało informacji o tym, jak to są wspaniali ludzie, jak wspaniale prowadzą, że tak powiem, swoje sobectwa, swoje gminy, swoje powiaty. Warto zaglądać w takie miejsce, gdzie można doświadczyć tego dobra z tej strony. Najbliższe takie miejsca to oczywiście są dożynki, czy to gminne, czy powiatowe, na które serdecznie zapraszamy. Wtedy państwo z Płocka, mieszkańcy Płocka będą mogli poznać gościnność powiatową. Bardzo dobre, pozytywne nastawienie pań i panów z kół gospodyń wiejskich, ze straży pożarnych. Arcyciekawe, będzie można pokazać dzieciom kwestie związane właśnie z naszą kulturą. No naprawdę warto orientować się, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, co możemy pokazać. Najbliższa okazja już w ten weekend w Najbliższa Łącku, okazja tak? W Łącku, dożynki powiatu płockiego. Dobrze zaplanowane, myślę, że dobrze zorganizowane. Trochę jeszcze liczymy na to, że się pogoda poprawi, żeby móc przyjąć gości zarówno z Płocka, jak i z regionu. Naprawdę warto być z nami w najbliższą niedzielę. Mhm. I nie tylko. A jak dojechać do Łącka? Wiemy, ale nawiązując do tych dróg, do podróżowania po Mazowszu, to kilka dni temu miał pan spotkanie z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. I wiem, że jednym z tematów był CPK. Co w tej sprawie się dzieje? Muszę powiedzieć szczerze, że to kolejne już spotkanie, które zostało zorganizowane u pana marszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z panem ministrem Dariuszem Klimczakiem. Mamy tu taką stałą delegację, wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz, moja skromna osoba oraz Sylwester Ziemkiewicz jako starosta powiatu płockiego, bo podchodzimy regionalnie do tych problemów, które są, że tak powiem, do... Związane z CPK. Są związane z CPK, są związane z drogą S10, są związane z rzeką Wisłą i naprawdę staramy się systematycznie nie tylko rozmawiać na te tematy, ale rozwiązywać problemy, które przed nami. Ja przyznam szczerze, że miałem olbrzymią nadzieję, że w pierwszej sesji powakacyjnej w sierpniu, jako radny miasta Płocka, będę mógł porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi, czy to za CPK, czy też za drogę S10 na auli ratusza naszego płockiego. Niestety nie doszło do skutku jakby to spotkanie w kontekście też, które byłoby, uważam, że dostępne dla mieszkańców Płocka. Dlatego też
przychyliłem się do wniosku młodego kolegi radnego, akurat bardzo lubię tego człowieka, tak pozwoliłem sobie swobodnie powiedzieć, natomiast oczywiście pana przewodniczącego Szymona Stachowiaka, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pochylić się nad tym wnioskiem i przyjąć również za dobrą monetę fakt taki, że złożyliśmy wspólnie przegłosowaliśmy, PiS złożył ten wniosek z prośbą o to, żebyśmy mogli spotkać się z odpowiednimi przedstawicielami CPK na posiedzeniu jednej z najbliższych w tym roku, mam nadzieję jeszcze, bo zostały tylko 3 sesji Rady Miasta Płocka, więc ten temat CPK-u u ministra trochę żeśmy z braku możliwości czasowych zrzucili jakby na dalszy plan, ale tylko dlatego, że będziemy w Płocku na ten temat rozmawiać, natomiast na tapetę wzięliśmy i byliśmy bardzo dobrze przygotowani w kontekście rozmowy o drodze S10, bo wiecie państwo, jest taka sytuacja, że w mojej ocenie i pewnie wielu z państwa się zgodzi ze mną, że inwestycje i proces inwestycyjny to rozpoczynamy wtedy, jak wbijamy pierwszą łopatę i to wszystko ma jakby harmonogram finansowy, ma zaplanowane odpowiednie działanie w świetle harmonogramu, który został przygotowany. O drodze S10 mówimy od wielu lat. Myślę, że co najmniej od 10 lat. I dalej nie widać, że tak powiem, tego zielonego światła co do wbicia łopaty. Natomiast na tym etapie, na którym jesteśmy, my jako samorządowcy ziemi płockiej, czy Płocka, czy w ogóle regionu, możemy tylko prosić, wspomagać, intencyjnie, że tak by wysyłać, tak, apelować, uchwały organizować, po to, żeby nie zapomniano o tym Płocku. Natomiast jak przy współudziale naszej koleżanki, dyrektor oddziału Płockiego MBPR-u, pani Ewy Baranowskiej, która bardzo dużo nam merytorycznie w tym zakresie pomaga, okazało się, że w niektórych dokumentach, pani redaktor, operujemy nazwą Płock w kontekście drogi S10, ale w niektórych dokumentach nawet nie ma umieszczonego, mam na myśli pewne załączniki, które są strategiczne w mojej ocenie, nazewnictwa Płock. Więc jeżeli dziś na tym etapie nie uzyskamy odpowiednich wpisów w dokumenty dotyczące S10, to wiecie państwo, pani redaktor, przez najbliższe 15 lat władza może się zmienić jeszcze 20-krotnie. Różne mogą być oczekiwania społeczne, różne mogą być decyzje społeczne. Natomiast dokumenty musimy mieć jasno i przejrzyście skonstruowane tak, że w każdym załączniku w kontekście tej drogi S10 musi występować nazewnictwo miasto Płock. Inaczej mam pewne obawy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I na tym etapie myślę, że w przyszłym tygodniu już będziemy organizować odpowiednie spotkania z wiceministrem już na roboczo, bo taką przyjęliśmy postawę i też tak nas poprowadził pan minister i pan marszałek Piotr Zgorzelski po to, żebyśmy dalej wprowadzali i pracowali nad tym. Myślę, że na dniach damy relację na swoich social mediach ze spotkania właśnie z wiceministrami po to, żeby właśnie zadbać o te dokumentacje, bo ja naprawdę bardzo się boję, że władza zmienia się najdłużej raz na 4 lata, załóżmy, parlamentarna, ale dokumenty zostają. Jeżeli nie zadbamy dziś o te dokumenty, to kto ma zadbać? Natomiast ja żałuję oczywiście, że w rękach samorządowców nie ma takich władzy i takiej narzędzi, która pozwoliłaby aktywnie włączyć się w te procesy budowy drogi S10, bo to wszystko jest poziom parlamentarny, ale naprawdę dopóki my to czujemy, dopóki my mamy odpowiednią wiedzę, i dopóki się tym interesujemy, myślę, że możemy zrobić kawałek dobra dla przyszłych pokoleń, dla Płocczan i to robimy. To są bardzo ważne spotkania. To nie są łatwe spotkania, bo taki pan minister ma w zasięgu, że tak powiem, swojego obszaru pracy w ministerstwie, bardzo dużo zakresów, i całą Polskę. Natomiast my jeździmy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, określamy cele i żądania, przepraszam za szczerość, które nam towarzyszą i próbujemy się przebić na tym etapie z dokumentami, tak? Nie będę tu opowiadał, że tak powiem, historii, że już wbijamy pierwszą łopatę i nie będę obiecywał Płocczanom, że już wszystko załatwiamy. Ale dopóki się na tym znamy, dopóty będziemy po prostu pracować w tym zakresie. Są to niewątpliwie bardzo ważne sprawy, bo Płock jest wykluczony nadal komunikacyjnie i to jest, myślę, też priorytet nawet w kontekście turystyki, o której oczywiście mogę powiedzieć, że na tę chwilę taka bardzo pozytywna zmiana, która nastąpiła, to jest fakt taki, że nasza droga S10 ze 137 pozycji przesunęła się na 9. Ja mówię o tym odcinku płockim. Natomiast martwi mnie to bardzo poważnie, że w załącznikach do tych dokumentów bardzo szczegółowych, z którymi ja się czasami po nocach zapoznaję, nie ma po prostu nazewnictwa Płock. I boję się, że jeżeli tego nie wskuramy na poziomie rządowym, parlamentarnym, żeby zrobić autopoprawkę do uchwały czy do tych załączników, to kiedyś ktoś powie, nie chcieli z Płocka, to nie mają.
naprawdę naszą rolą jest teraz mobilizacja i prośba do ministra, żeby przywrócono tę pełną, że tak powiem, nazwę i te wszystkie tematy związane z nazewnictwem i z umieszczeniem Płocka jako strategicznego punktu na tym odcinku drogi S10 i o to właściwie walczymy, tak. No, mamy, można powiedzieć, pakiet parlamentarzystów z niemal każdej opcji politycznej, więc mam nadzieję, że tutaj wspólnie ponad podziałami też będą Myślę, że zarówno pan starosta, moja skromna osoba Piotr Dyśkiewicz, czy marszałek Zgorzelski, no naprawdę nie patrzymy na szyldy partyjne, tylko patrzymy na to, że czujemy jakby tę służbę, do której po raz kolejny powołali nas mieszkańcy. Nawiążę jeszcze do kampanii wyborczej, chociaż to już tak zamierzchłe czasy, że prawie o tym nie pamiętamy, ale miał pan tam bardzo fajne pomysły, między innymi na przeniesienie strzelnicy płockiej i zorganizowanie lekcji survivalu dla mieszkańców, czy też stworzenie centrum nauki w budynkach po cukrowni na osiedlu Borowiczki w Płocku. Wiem, że no, jako radny ma pan na pewno dużo mniejsze możliwości niż miałby pan jako prezydent, ale czy z tymi projektami da się coś zrobić? Bardzo dziękuję pani za to pytanie, ponieważ ja traktuję kampanię wyborczą jako kolejny etap pracy i służby ludziom. Nie opowiadam jakichś dziwnych historii, które nie są do zrealizowania, że wybuduję 8 mostów, a nie mam wpływu na żaden, tylko po prostu realnie stąpam po ziemi. I muszę powiedzieć, że już jutro o godzinie 7:30, też niezależnie od szyldu partyjnego, spotykam się z kolegą radnym Emilem Brzeszczem, który to jest jakby wybrany przede wszystkim przez mieszkańców Borowiczek. On zorganizował na nasz wspólny wniosek to spotkanie. Jutro spotykamy się z prezesem Cukru Polskiego, przepraszam, spółki, w kontekście właśnie wspólnego przedsięwzięcia polegającego na tym, żeby zrewitalizować, zaadoptować, pozyskać środki europejskie właśnie na te centrum nauki, o którym przecież tyle lat mówimy. Właśnie no teraz mamy taki pomysł i taki cel, żeby zorganizować to na terenie cukrowni Borowiczki. I no jutro będzie bardzo poważna rozmowa z samego rana z prezesem cukrowni w Borowiczkach, jeżeli on w pewien sposób wesprze nas w tym pomyśle i powie, że również jest jakby wchodzi z poziomu spółki ogromnej do tego pomysłu, to kolejnym etapem będzie rozmowa z panem marszałkiem w kontekście tych dokumentów, które już przed kampanią wyborczą wypracowaliśmy, a takie są również u pani dyrektor Ewy Baranowskiej, w kontekście takich dokumentów, które pozwalałyby nam, jeżeli byśmy powołali taką spółkę w przyszłości do życia, aplikować o środki europejskie, więc ja się z tym tematem nie poddaję. Co do strzelnicy, to nie rozmawiałem ostatnio w tej kwestii z panem wicepremierem, ministrem obrony, ponieważ zajęliśmy się tymi tematami, mówię realnie i uczciwie, o których powiedzieliśmy, czyli z ministrem Klimczakiem, teraz właśnie z Cukrem Polskim, ale o tym temacie też nie zapominam. Natomiast no, powiedzmy, że uzyskaliśmy i wróciło nam pozytywne nastawienie, jak zrozumieliśmy, że w tym tygodniu i to bardzo ochoczo spotka się z nami prezes spółki Cukier Polski po to, żeby rozmawiać na temat naszego pomysłu dotyczącego cukrowni Borowiczki, więc o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia i za czas, jaki nam pan poświęcił. Myślę, że będziemy się cyklicznie spotykać w tym roku również, żeby przekazywać naszym odbiorcom informacje na temat tego, co dzieje się w Płocku i w okolicach. Tak naprawdę to ja bardzo serdecznie i pokornie dziękuję za zaproszenie i oczywiście jestem do państwa dyspozycji. Do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościł dzisiaj Tomasz Kominek. Dziękuję bardzo.